Jest. Ale przeszedł pan? No, a, przeszedł. No, tak, jest. 13 za, dokładnie jednogłośnie 13 za. Szanowni Państwo, przechodzimy do druku numer 2. Ale nie będzie zrobił jego ruta. Szanowni Państwo, obydwie uchwały mówię jednocześnie dotyczą tej samej sprawy, tylko na innych zadaniach. Przeniesienie środków inwestycyjnych na bieżące. Inwestycyjnych w tym roku już nie wydamy, chyba że moglibyśmy wydać na kolejne rowery, mówiąc wprost. I moglibyśmy dołożyć na pożyczkową, ale tutaj pan dyrektor Macinko się zobowiązał, więc myślę, że dotrzyma. No, więc dlatego proponuję przyłożyć 240 000. Z tego 50 000 pójdzie na przeznaczenie przejścia na Banacha, jak i 40 na pozostałe te punkty, które dzisiaj były, plus te dwa na Wyki i Lęca. A pozostała kwota, myślę, że pozwoli nam zrealizować kolejne zadania na liście rankingowej z remontu. Ale... A chodnik przy Lentwerkach, przy żłobku? On jest ujęty w przyszłym roku na niepełnosprawność. Nie ma inaczej w liście. A tu go nie można wsadzić? Ale to musielibyśmy korygować bardzo dużo. Trzeba porządnie zrobić się. Znaczy ja jestem bardzo za tym chodnikiem, tylko my go musieliśmy zrobić z niepełnosprawnym w przyszłym roku i tak nie mamy z niepełnosprawnymi zadawać. Głowę na nikt nie dba. Proszę go zapisać. Ja proszę zapisać, proszę, bo wszyscy mówią, że za dużo tam. Dzieci wypadają matkom z wózków na tym chodniku. No matki nie, troszkę jeżdżą. Dobra. Ale moglibyśmy, panie przewodniczący, z pozostałości po przetargach tegorocznych nic nie zostało. Zostało, zaznaczyła pani radna swoim głosem 5000 złotych na zadanie pod nazwą. Nie, nawet mi nie dodam. A nie, sztuki po przetargach, ale to ze szkół. To jest chodnik przed, to i tak nam nie udało się. To znaczy, bo to nie jest na terenie placówki, to i tak nie moglibyśmy zdać. Nie, bo to jest chodnik gminny. Tak. Gminna, ale Zeon nie wyremontuje chodnika z Inkitorza. Zeon nie zrobi nic tam, jest takie darstwo Judeusza. Jak zawsze. Żebyś wiedział. Ja mam taką propozycję, bo na pewno jak zostaną zrealizowane te zadania, które mamy już i one są zlecone, to zostanie wniesiona kwota. Ona nam pozwoli albo zrobić kolejne zadanie z listy, albo będzie za mała, na tych będziemy musieli poszukać innych. Jeśli będziemy musieli poszukać, to damy jako pierwszy. No jeszcze we wrześniu sobie pomyśli. I podobna sytuacja jest inwestycyjna na bieżących. Podobna sytuacja jest inwestycyjna na bieżących na uchwale z Zieleńców, tylko tam jest kwota dużo mniejsza. Dlatego pytam, czy w obydwu tych przypadkach są jakieś uwagi od dyskusji tych zadania. Nie widzę, poddaję pod głosowanie druk numer 2, czy Państwa jest za. A to ile tu mamy wpisane tych środków? 240 000, ja mam wpisane koło naszych grup. To nie, to przepraszam. Ja powiedziałem na początku, że reformowanie trzeba sobie to wpisać, żeby to nie udało. Dobra, głosujemy. Kto z Państwa jest za drukiem numer 2, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję i jednogłośnie.